Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, i witam was w nowej serii Night Loops. Moi drodzy, zauważyłem, że lubicie serie typu ujebane, więc Night Loops jak najbardziej wam się może spodobać. Będziemy tutaj rozgrywać swoją ostatnią godzinę wieczornej zmiany. No i będziemy podróżować przez kilka labiryntów i tym podobne. Gra ogólnie jest psychodeliczna, ciekawa stylistycznie, graficznie, więc oczywiście może być ciekawie. Bardzo mi przypomina się ogólnie Fear and Hunger, może nie jeżeli chodzi o złożoność tej fabuły, tylko klimat sam w sobie. Włączyłem sobie 5 minut takie pierwsze i naprawdę, być może dlatego, że tłumaczę tą serię, być może do tego po prostu bardzo mi się kojarzy to z Fear and Hunger, ale no czuć to takie zaszczucie, wiecie, w środku. Mimo iż tak naprawdę no przez tą chwilę, co grałem, to zbyt tam się nic nie wydarzyło, ale czuć ten klimat, ten ciężki klimat w tej grze. Moi drodzy, oczywiście tłumaczę wam na bieżąco tak samo jak Fear and Hunger, więc mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę, komentarzem i oczywiście czasem oglądania, a bez zbędnego rozgadywania się zacznijmy po prostu nową grę. Widzę, że na tym nie zapisało, co jest bardzo ciekawe, ale okej. Dobra, zaczynamy. Piąte rano. Ostatnia noc. Jedna pozostała godzina. Jeżeli akceptujesz, podpisz się swoim imieniem obok znaku X. Oczywiście standardowo Shiro, to jest standardzik. To raczej chyba nie jesteście nawet zbytnio zdziwieni, że będzie Shiro. Si, ry i o. Tu jest o. I podpisujemy. Hotelowe lobby. Ty i właściciel hotelu omawialiście wcześniej, że dzisiejsza noc będzie twoją ostatnią zmianą. Wreszcie koniec o 6:00. Jeszcze tylko jedna godzina. Jeśli uda ci się dotrwać do tego czasu, wszystko potem już będzie dobrze. Jesteś tego pewien. Pewna, bo to jest kobieta w sumie. Ostatnia noc, 5 rano. Jest to stare zdjęcie twojego taty. Nie uśmiecha się na zdjęciach, bo twierdzi, że wygląda to na zbyt wymuszone. Jak widzicie, stylistyka jest bardzo ciekawa. Nie wiem czemu, ale tutaj rozpisujemy się praktycznie co minutę, chociaż widzę, że niektóre minuty są 2 razy wpisane, nawet 3 razy. Ciekawe. Spędziłaś czas na badaniu naturalnego zjawiska znanego jako morski świt. Było to szczególnie ważne dla marynarzy, ponieważ wcześniej, patrząc na morze, widzieli tylko czarną pustkę. Według twoich obliczeń dzisiaj morski świt powinien być o 6:00. Kiedy dokładnie kończy się twoja zmiana? Czy to przeznaczenie? Ciekawe. Dobra, możemy tutaj wyłączyć, rozbroić system przetrwania. Ale nie mam żadnego kodu, więc to i tak nam się nic nie przyda. Splątane włosy. Tomik poezji. Lubisz wiersze i w ogóle, ale zawsze wolałaś powieści. To podręcznik sztuki geometrii fraktalnej. Absolutnie nie masz pojęcia, dlaczego to się tutaj znalazło. Chociaż fajnie się czyta. Książka z przepisami na ciasta francuskie. Smacznego. Czytałaś to już milion razy. I nic dalej. Delikatne trzaskanie działa uspokajająco. No, naprawdę chciałabyś wyjść, ale nie, jeszcze godzina. Kamery nas bacznie obserwują. Facet ze zmiany dziennej zawsze zapomina zaparzyć kawę, kiedy wychodzi, więc w końcu ty to robisz. Wyjdźmy stąd. Mamy jakąś windę. Obraz potentata, który pierwotnie sfinansował budowę hotelu. Słyszałaś, że prowadzi swojego rodzaju podwójne życie, ale nie wiadomo, niewiele o nim wiadomo, o tak. Ciekawe, on tu chyba nie ma twarzy. Widać, że jesteśmy w lobby, czyli na poziomie zerowym, tak? Ready on 3, 2, 1, okej. Może będzie, wiecie, jakieś piętro pokazane, ale nie. No właśnie, a ten już ma twarz chyba. To nie jest ten sam portret, co w holu windy. Ten człowiek ma twarz. Ale zobaczcie, że teraz zamiast L ukazało nam się serduszko. No, ciekawe. Znowu sam na sam ze swoimi myślami. Babo. A raczej baran z odwróconymi krzyżami, bo to chyba były odwrócone krzyże, prawda? Czy nie? Proste krzyże. No ale ogólnie baranek z krzyżami to raczej nie jest coś, co byłbym skłonny i za czym byłbym skłonny podążać. Że chyba sobie z nimi nie pogadamy. Dziwne. Nie rozumiesz, co mówią. Wszyscy tak? Chyba wszyscy. Ja. 5:01, 5:02. Pytanie, czy parlor room. Nie wiem, co to znaczy parlor room. Pokój gier? Pokój zabaw? Coś takiego. Akordy fortepianu uzupełniają bicie twojego serca. Ta lokacja zostanie zapamiętana. Okej. Jedyną rzeczą, której nienawidzisz w grach, jest przegrywanie. To lustro wygląda podejrzanie. Jest to lustro. Czy chcesz spojrzeć w nie? Oczywiście, że tak. Witaj w Kelsingor. Proszę, nie wyglądaj tak na taką przestraszoną, kochanie. Jak masz na imię? Kira, opowiadasz? O, wygląda na to, że nie ma cię na liście gości, których się dzisiaj spodziewaliśmy. Kim jesteś? Czym jest to coś na zewnątrz? Kim ty jesteś najpierw? Och, skarbie, prawie zapomniałem się przedstawić. Gdzie są moje maniery? Przepraszam najmocniej. Jestem po prostu trochę zdenerwowany, to wszystko. Niecodziennie ktoś pojawia się w naszym domu bez zapowiedzi. Ale gość to gość. Mam na imię Main. I jestem właścicielem tej pięknej rezydencji, którą tu widzisz. Wygląda na to, że natknąłeś się, czy padłaś tutaj nie z własnej woli. Pozwól, że wyświadczę ci przysługę i bezpiecznie poprowadzę cię do wyjścia. O. W dół korytarza po prawej stronie przez salę balową powinnaś znaleźć ostatnią windę. W dół korytarza po prawej stronie, okej. Możesz bezpiecznie stąd wyjść, moja droga. Proszę... Życzę miłej reszty wieczoru. Ukło się to lustro. O. Zobaczcie, że w ogóle mamy tu w prawym dolnym rogu 4 jakieś sloty. Czyżby będzie więcej przedmiotów, czy coś? O, ciekawe. Nie, dobra, on ma zwykłe krzyże, nie ma przekręconych. Ej, zobaczcie, dla osób, które The Carnation oglądały, przecież to jest kurwa normalnie twarz tego typa, aż zobaczę, że czy potem przypadkowo twórcy The Carnation nie są tymi samymi twórcami właśnie od tego. Kurde, identiko, normalnie identiko. Night Loops, ciekawe, czy mają to w swoim repertuarze? O kurwa mać. To było creepy. Dwa. Zrobiłaś z tego notatkę. Żeby wyświetlić swoje notatki, naciśnij I, aby otworzyć swój ekwipunek i przejdź do ekranu notatek. Okej, maski. Repet mask. Przedmioty i notatki. Gonienie dzikiej owcy. Ciekawe. Okej, jakieś maski tu będziemy zbierać chyba. Kurde. Mam przejścia tutaj? Coś? Nic, niestety. Widziałem, że w opcjach był X ogólnie do klikania, ale... Zobaczcie, jakie ona robi dziwne ruchy. Totalnie dziwne. Sala balowa. Barowa. Znaczy tylko bar. Z nimi też sobie nie pogadamy niestety. Co za mopsy, halo. Czemu ja was nie rozumiem? Czemu ja nie rozumiem mopsów? Widzę, że ten czas zapierdziela non-stop. O kurde. Też coś jest. Nie możemy, tu jest jakiś sopel lodu. Kurwa, ty masz tasak. Ale na szczęście nic tam nie robisz. Dobra, akordy pianina komplementują twoje, czy dopełniają twojego serca. Ta lokacja zostanie zapamiętana. To chyba jako save działa. To chyba działa jako save. Zawsze odmawiałaś narysowania własnego autoportretu. To nie tak, że nie potrafisz tego zrobić. To po prostu... Au, co płótna. Puste płótna. Pamiętasz, jak byłaś jeszcze bardzo mała? Chodziłaś na zajęcia malarstwa portretowego. Tak naprawdę najtrudniej jest zacząć. Ten pierwszy znak. Też coś jest? Ale po kilku maznięciach robiło się naprawdę ekscytująco. Tamtąd możesz naprawdę udać się wszędzie. Tworzenie tego czegoś wiązało się z pewnym dreszczem i świadomością, że możesz to wszystko zniszczyć. Ale nawet jeśli po królewsku coś schrzanisz, możesz to po prostu zamalować. I tak w kółko i w kółko. Wtedy najtrudniejszą częścią to wiedzieć, kiedy przestać. Dzień z życia kota. Zawsze zastanawiałaś się, jak wyglądałoby życie kota. Tu byliśmy? Tak. Dobra, tutaj mam jakieś przejście. Tylko pytanie, czy... My chyba wszystkiego jeszcze nie zwiedziliśmy, prawda? To jakiś ciąg chodzi. Ale nadal z nim też pogadać nie możemy. Tu będą te dwa pajace, okej. Ja pogadam z wami wszystkimi. Ten ma Sharingana w ogóle na torbie. Tu też nic. Nic, a nic. Dobra, ale widzę, że tutaj innego przejścia chyba nie będzie. Jest jakieś przejście. Dark hall, ciemny korytarz. Okej. Zobaczymy, czy tamto miejsce nie jest przypadkiem bardziej takie, wiecie, przyjaźniejsze. Definitywnie ten czas leci non-stop. Pytanie, czy my musimy się przed naszą zmianą jakoś dostać do tego miejsca, czy po prostu możemy się cofnąć. Tu była owca. I tu była winda. No dobra. Ba, ba. Zyskujesz maskę psychicznej kaczki. Maska zawiera zapieczętowaną duszę Spectera. Specter? To znaczy Specter. Specter. Retranslate. Widmo, aha. Czyli widma. Maski pozwalają zamieszkać w ciele pierwotnego właściciela maski. Naciśnij I, aby otworzyć swój ekwipunek i ustaw go na 1, 2, 3 lub 4. Okej. Załóż maskę naciskając 1, 2, 3 lub 4. Naciśnij ponownie ten sam klawisz, żeby ją... Okej. Okay. What? Baba, hej. Ale odsuń się, baba. Dobra. Weźmy sobie to na 1. No i co mi ta maska daje? Robota została skończona. Znów jesteśmy w lobby. Save in progress. Nie, to jednak nie były chyba save'y. Final night. Hotelowe lobby. Czy my się znów cofnęliśmy do tego samego progresu? Nigdy nie bałaś się nocy. Nie, w zasadzie to całkiem satysfakcjonujące wpaść w rutynę. Dlatego przede wszystkim chciałaś tej pracy, żeby oczyścić umysł. Czasami można stąd nawet poczuć zapach morza. Więc po co to wszystko zostawiać? Nie ma sensu myśleć o tych rzeczach. Dziś i tak jest twoja ostatnia noc. Jeszcze tylko godzina i w końcu będziesz 6 rano. Jeśli uda ci się dotrwać do tego czasu. Więc potem wszystko będzie dobrze. Jesteś tego pewna. Okej. Widzę, że to jest to samo. Widzę, że non stop mamy to samo. Czy mamy maskę kaczki? Nie mamy. Mamy. Bo tutaj użyć nie możemy. Kurde. Czyli mamy pętlę. Mamy tutaj pętlę. Ciekawe, czy znów będzie lustro. Zobaczcie, że w tej chwili już nie mamy tej owcy. Mamy kaczkę. Okej. Zobaczymy, czy będzie zmiana. Jest owca. Okej, Shiro, prawda? Ha. Oczywiście, że mogę mówić. Potrafię mówić. Dobra. Imię to Itz. Naprawdę niecodziennie ktoś tu przychodzi, wiesz? Uważaj się za wyjątkowego, dzieciaku. Wręcz przeciwnie. Większość ucieka przed starym, dobrym Kelsingor. Więc co cię tutaj przywiodło, no? Sama nie jestem tego pewna. Wiesz, co mówią? Ci, którzy znają to miejsce, muszą tu być. Innymi słowy, zostają tu wezwani. Dlaczego tu jestem? Pytasz, tak? Posłuchaj, dzieciaku. Mam przeczucie. Coś tutaj zgubiłem. Znaczy, coś, co zgubiłem, jest tutaj, o tak. I nie mogę bez tego wyjść. Znasz tę opowieść o gotującej się żabie? Oczywiście, że wyskoczy z wrzątku tak jak ty i ja. Ale wkładasz ją do letniej wody i powoli podnosisz temperaturę o 1 stopień naraz i... Yep. W ogóle nie wyczuwają zmiany. I... bum. Masz ugotowaną żabę. No cóż, dzieciaku. Tak to właśnie straciłem. Okej, okej. Dość tego bzdurnego gadania. Wiesz, dla ciebie, mnie i całej reszty. Nie mam zbyt wiele czasu. A skoro mowa o czasie, muszę biec. Do zobaczenia, Shiro. Okej. Czyli on też coś tutaj zgubił. O, teraz możemy z nim gadać. Nie martw się, kochanie. On... śmiało, wejdź. Ty i ja nie jesteśmy tacy jak oni wszyscy. Dlaczego nie wejdziesz do środka, kochanie? Nie ma jak w domu. A to jest... hehe, w sensie śmiech, nie on. Myślałem, że to jest he. Okej. Komu nie możemy gadać? To było też nie. Ale dobra, zakładając maskę, możemy z nimi rozmawiać. Czy tutaj wcześniej było przejście? Bo nie jestem pewien. Lokacja została zapamiętana jak lustro. Lustro jest całe. Spójrzmy w lustro. On też ma maskę. Ty? Znowu? Myślałem, że właśnie pokazałem ci wyjście. Dlaczego wróciłaś? Ach, przepraszam. Mój ton głosu jest nie do przyjęcia. W końcu gość to gość. A więc jeżeli mogę spytać grzecznie, co sprowadziło cię tutaj z powrotem? Owca powiedziała mi, żebym podążała za nią. Och, kochanie, nie spałaś całą noc? Mówią, że z powodu braku snu można mieć halucynacje. Twój umysł może podać ci figle. No tu... Czy ty możesz powiedzieć nam coś więcej? Dlaczego nie zachowamy tego jako naszej małej tajemnicy? Tego wszystkiego, czego byłaś tutaj świadkiem. Jeśli mogę tak powiedzieć, najlepszym rozwiązaniem dla ciebie będzie znalezienie najbliższego wyjścia i odpoczynek. Zaufaj mi, kochanie. I proszę, powstrzymaj się od powrotu. To dla twojego dobra. Jeszcze raz. W dół korytarza, po prawej stronie, przez salę balową, znajdziesz ostatnią windę. Hej. W dół korytarza, po prawej stronie. Powinnaś tędy wyjść, oczywiście. Mój skarbie. Moja droga od prędzej. Życzę miłej reszty wieczoru. Ale teraz już możemy rozmawiać. Teraz już możemy z nimi rozmawiać jako kaczka. Dobra, na razie nie idę za owcą, na razie walę tą owcę, bo widać, że owca jest dosyć... No zobaczcie, że znów się pozmieniało wszystko. Kurde. Intrygujące. Mam te 3. Sala balowa. O, możemy rozmawiać. Cześć, mam na imię Ursi. Powiedz, partnerze, wyglądasz jakbyś potrzebował drinka. Widzę to po tych wszystkich latach prowadzenia. Ursa Salon. Szczerze mówiąc, w moim salonie dzieją się dziwne rzeczy. Dziwność mogę znieść, ale... moi klienci... Tak, właśnie rozmawiałem o tym ze starszym. Kurwa, starszym. Panowie, a wy co się śmiejecie? Melba i ja jesteśmy tubylcami Kelsingerów. Urodzony i wychowany. Ha. Tak, powiedz im, Pitch. Ha. Dobranoc. Ha. Good riddance, nie wiem co znaczy good riddance. Riddance, to znaczy good riddance. Good riddance. Co to znaczy? Dobranoc. Tak jak myślałem. Tak początkowo przeczytałem, ale nie wiedziałem dokładnie co znaczy. Cieszę się, że kończymy pieczętowanie. Słuchaj kolego, myślisz, że będziemy tak po prostu pozwalać tym przeklętym widmom tu przychodzić? Rujnować wszystko, co zbudowaliśmy? A, weź to, bez szans. Mówię. Zamknij nasze drzwi. Znaczy mówię, zamknij drzwi, poradzimy sobie z intruzami tutaj. A raczej moje pięści to zrobią. Ciekawe. Ci, którzy już uciekli? Tchórze, od początku nie powinni tutaj być. Nigdy nie mogli pracować na pustyni jak my. To trudne, ale hej, to uczciwa praca. Jasne, prawdziwy mieszkaniec Kelsingeru trzyma się do samego końca. Dobra, czyli oni mają problem z tymi duszami. Kurde, no właśnie, a kim ty jesteś? Masz tasak. No, oni wszyscy to po prostu banda gówniarzy. O, jestem Suci. Dużo powiedziałaś. No, nie słyszałeś? Ci, którzy tu pozostali, powoli stają się przeklęci. Dlaczego więc ja tu jeszcze jestem? To proste. Nie mam dokąd pójść. Okej. To jest Suci, tylko kim oni są? Ten wydaje się jako starszy, prawda? No jednak nie. Okej. Nie ma potrzeby alarmować. Jestem prorokiem Kelsingera, starszy Eclaire. Będę chronić naszych mieszkańców za wszelką cenę. Przysięgam. Z pewnością zostałeś poinformowany, prawda? Nie jest tajemnicą, w jakich okolicznościach się znaleźliśmy. Intruzi najechali Kelsingor, przeklęte widma. Plotka głosi, że mają nawet moc pochłonięcia niewinnych. Większość z naszych mieszkańców już dawno uciekła. Ale niestety, nie smuć się. Mam plan, który uratuje Kelsingor. Zapieczętowanie. No zgadłem nawet. Przyszło mi to we śnie. Nie, w wizji. Z boskiej drugiej strony. Poczyniłem już odpowiednie przygotowania. Gdy zegar wybije 6, będzie to kompletne. Kończy się to. Zamkniemy drzwi i wypędzimy tych... Wicked Forces? To znaczy Wicked Forces? Co to znaczy Wicked Forces? A, niegodziwe siły, okej. I wypędzimy te niegodziwe siły. Zapamiętaj moje słowo. Przywrócę Kelsingor do czasu pokoju. I mamy tu jakieś widma. Mają jakiś problem z tym wszystkim. Kelsingor to jest ogólnie, z tego co widzę, to całe królestwo. Ciekawe, ciekawie się to zaczyna. Naprawdę jest to intrygujące, to co się dzieje w sumie. A, boska proporcja, pirale, pory roku, to wszystko ma sens. Czas, względny z teorii, absolutny w praktyce. Zabijesz to, albo ono zabije ciebie. Nie ma sensu, pieczętowanie, zdecydowano, dokładnie. Aha. A wy? Wszyscy zawsze nazywają kawę lodową kawę, ponieważ jest taki spokojny, taka spokojna. Nie byłaby taka spokojna, gdyby je zobaczył na własne oczy. I to chyba o niego chodzi. Tak, widziałam je. To naprawdę przerażające, wiesz? To jest kawa, okej. Okay. To jest facet. Pieczętowanie? Musimy. Jak inaczej powstrzymamy przeklęte widma? Tak, oczywiście. Niektórzy się martwią. Mówią, że możemy na zawsze stracić kontakt ze światem zewnętrznym. Mimo to... najlepiej będzie, jak zostaniemy. Poznałem Latte tutaj. Ach tak, w ogrodach. Byliśmy wtedy jeszcze młodzi. Kiedy wszystko jest już powiedziane i zrobione, pokładam wiarę w starszym. Czyż nie? No to trochę nie rozumiem, o co w tym chodzi, ale okej. Dobra, to już chyba wszyscy są poznani. Chodźmy jeszcze raz, bo widzę, że mamy czas do 6 stricte. Jak się nie uwolnimy, to będzie problem. Zobaczmy tutaj. To jest winda. Owcy już nie ma. Owca poszła tam w drugą stronę. Niby to jest ta winda. No dobra, ale teraz pójdźmy sobie w dół. Pójdźmy w dół tu, gdzie byliśmy na samym początku. Gdzie zrezygnowaliśmy. Tu było ciemno. Tak. Ciemny korytarz. Zatrzymać się. Plan do twojej skromnej służby. O tej porze nie ma żadnych obcych. O, jesteś w stanie mnie zrozumieć. Wybacz mi. Pokój starszyzny znajduje się na końcu korytarza, a pokój... przepraszam. Pokój starszego jest w dół korytarza, a pokój młodszego jest za północnymi drzwiami. Okej, czyli tutaj. Bezpiecznej podróży, młody. Jestem tu, żeby służyć. Tu jest młodszy, a tu jest starszy. Do młodszego. Tu jest młodszy, okej. Tu jest starsza? No to kurwa jest. Młodsza wydaje się być dosyć bardziej przyjemna. Kolejna cyfra. 7. Portret mężczyzny przed labiryntem. Widać, że włożono tu mnóstwo czasu, W ogóle tak się zamknąłem, bo zauważyłem, że jest dzisiaj w sumie grudzień, a mi zaczęła jakaś muszka lecieć. Nie wiem, skąd ona się tu wzięła. Ten obraz nie jest skończony. Dlaczego jest w tak odmiennym stylu? Przed nim jest też wycieraczka. Dziwne. Portret kobiety przed labiryntem. Znaczy na tle labiryntu. Widać, że włożono w to mnóstwo czasu. Okej. Podręcznik o duchach. Właściwie chciałbyś to przeczytać, ale prawdopodobnie nie jest to dobry moment. Często tracisz poczucie czasu, kiedy angażujesz się w coś, co wydaje ci się naprawdę interesujące. Jest to dziennik. Co to za dziennik? Przejrzeć go? Przejrzyjmy. No problem. Można to przejrzeć. Wygląda na to, że jest tylko kilka wpisów. Drogi dzienniczku. Dziś wieczorem będę pracować nad obrazem. Pamiętaj, tym razem nie zakopuj się w kącie. Dziś wieczorem będę pracować nad obrazem. Pamiętaj, niebezpieczeństwo kryje się na zewnątrz. Dziś wieczorem będę pracować nad obrazem. Pamiętaj, nie utknij w... Reszta jest podarta. Dobra, młodsza, tak? Wow! Możesz ze mną porozmawiać? Ale najwyraźniej nie jesteś widmem i na pewno nie jesteś z Kelsingor. Poczekaj. Nie słyszałeś o mnie? Ej, w dzisiejszych czasach osoby z zewnątrz potrafią być dość niekulturalne. A, ta młodsza nie jest taka zła. O! Należy do długiej linii pisarzy i ilustratorów Kelsingor. Ale wiesz, pewnego dnia namaluję portret, który naprawdę przyniesie nam sławę. Padną na kolana, kiedy to zobaczą. Ha! Po prostu patrz. Pytasz o mój aktualny obiekt zainteresowania? Pierwotny właściciel tej rezydencji. Dlaczego wybrałaś taki temat? Cóż, powód? Czyż to nieoczywiste? Zawsze chcemy namalować to, czego nie widać. Prości ludzie tacy jak ty nie zrozumieliby, okej? W każdym razie, widzisz to? Ładnie idzie, prawda? Prawda? A to jednak trochę dłużej niż planowałam. Ej, jednak coś wymyślę, dobra? Zapomnisz, że cokolwiek mówiłam. Okej, dość tej pogawędki. Zobacz te portrety tutaj. Nazywam to... labiryntem refleksji. Odbicia, o. Przez zamarznięty ogród. Wszystko wraca do punktu zerowego. Tak, teraz wszystko się układa. Właściwie to pracowałam nad tym... Pracowałam nad tym nowym przez jakąś chwilę. Co ty myślisz? Ej, no, podaj mi jedno słowo opisujące jego esencję, jego istotę. Wpiszmy mask. Przepraszam, nie mask, bo ona się nas pyta o istotę tych obrazów. Możemy jest coś weird, dziwne. Okej. Ty plepsie, co ty wiesz? Nawet nie wiem, dlaczego zapytałam. Okej. Dziwne. Wygląda na to, że nie możesz stąd mieć dobrego widoku. Stąd? Też nie. Dobra, idziemy do starszej. Kiedyś miałeś takie prześcieradło. Dobra. Tylko ta starsza była bardziej pojebana. W sensie, no, miała tutaj... dziwne rzeczy, tak? No, myślę, że byłoby lepiej, gdybyś wyszedł. Proszę, lepiej już się do mnie nie odzywaj. Dlaczego? Dlaczego na to chcesz rozmawiać? Przepraszam, to nie jest dobry pomysł. Proszę, zostaw to tak. Ja chcę gadać. To miejsce jest niebezpieczne. Szczególnie dla umysłu, tak mi się wydaje. Dlaczego po prostu się nie ruszysz i stąd nie wyjdziesz? Stąd wychodzą te kolce. No właśnie. Prawdę mówiąc, nie jest to już dla mnie zbyt jasne. Przypuszczam, że zaczęło się to mniej więcej w tym samym czasie, kiedy przyjechali po raz pierwszy. Trochę trudno to pisać słowami, ale sprawia, że czuję, iż nie mam zbyt dużo czasu na wzięcie każdego oddechu, więc czasami przełapuję się na tym, że biorę tylko te krótkie oddechy. Dlaczego w ogóle ci to wszystko mówię? Hej, tak przy okazji, nie jesteś zjawą, prawda? Wydaje mi się jednak, że nadal możesz zrozumieć wiele z tego, co mówię. Naprawdę minęło dużo czasu, odkąd ktoś nie zjawa mógł z nami porozmawiać. Mam na imię Eileen. I właściwie to podsłuchałem twoją wcześniejszą rozmowę z moją młodszą siostrą Ellenią. Zawsze wydaje się być trochę uparta. Och, nie mam tego na myśli w złym sensie czy coś. Po prostu coś mi mówi, że, jak mam to ująć, na jej obecnej drodze, nigdy nie znajdzie wizerunku właściciela. Właściwie to wszystko. Wydaje się jak czegoś rodzaju opowieścią. Nikt tak naprawdę nie widział właściciela. Robi to odkąd pamiętam, ale mam na myśli, ostatnio coś jest nie tak. Co masz na myśli? Bo to jest wszystko w twojej głowie. Nie wiem, co masz na myśli? Ciężko powiem wam, że ogólnie się co po niektóre te słowa tłumaczy. Cóż, po prostu... Czasami, gdy malarze stracą pewność siebie, próbują zaplanować każdy szczegół końcowego dzieła. Wszystkie linie, kształty, wszystko. Nie ma w tym nic złego. Mam na myśli sytuację, w której już wiesz, jak ma wyglądać twój końcowy projekt. Ale myślałam, co jeśli obiekt nie ma fizycznej postaci? Co jeśli tak naprawdę próbuję namalować... To, co próbuję namalować, jest misery, kurde. Misery... Nieszczęście, o. Próbuję namalować po prostu nieszczęście, żałość. No więc to, co mówiłam... Okej. Po prostu jeszcze raz porozmawiać? Myślę, że powinno to usłyszeć od kogoś innego. Że tak naprawdę maluje nieszczęście. Ona jednak nigdy mnie nie posłuchała. Legenda głosi, że w górskiej wiosce żyła kiedyś kobieta, której partner zginął podczas śnieżycy. Niestrudzenie przeszukuje dla niego zbocze góry przez trwającą zamieć. Za tym tchem udaje się na polanę, gdzie w oddali widać chatę. Mówi, że cokolwiek tam zobaczyła, zmieniło ją w ducha burzy śnieżnej. Ducha, który łapie w pułapkę niegodziwych i oszczędza dobrych. To jest już to samo. I to chyba nam te kolce nic nie robią. A jednak robią. To się jednak robią. Dobra, chodźmy do niej. Masz w końcu coś wartościowego do powiedzenia na temat mojego malarstwa? My i z ery. Jest my i ty e r. Po tych wszystkich latach nikt tak naprawdę... Nie mogę w to uwierzyć, ale teraz ty. Ty! Osoba z zewnątrz. Każda decyzja doprowadziła mnie w ślepy zaułek. Po prostu maluję w kółko to samo. Przyznać, że potrzebuję pomocy? Proszę. Jakby ktokolwiek w tym miejscu poświęcił mi małą porę swojego dnia. Ej, słuchaj, ja też nie miałam wyboru. Jestem tu tylko ja. Otóż to. Tak czy inaczej, teraz jest już całkiem jasne. Wyskrobałam już z siebie wszystko, co się dało. Nic innego mi tu nie zostało. Czas odejść na dobre. Ej, wiesz co? Jestem ci coś winna. Tam, dokąd idę, nie będę już tego potrzebowała, więc weź to. Jest twoje. Zdobyłaś maskę zwierzęcia. Jego pierwotny właściciel miał skłonności do zjadania dusz. Użyj polecenia maski, naciskając X podczas noszenia maski, aby przeżywać jadalne przeszkody. O, ciekawe. To nie tak, że obchodzi mnie, czy z tego skorzystasz, czy nie. Okej, dość pogawędki. Nadszedł czas, aby raz na zawsze wyrobić sobie markę Kelsingor. Na razie. Co pójdzie? A, i ostatnia rzecz. Prace nad malowaniem na sztalugach trwają. Rozumiesz? Chyba pójdzie malować tam na sztalugach. Znaczy, o tych wiecie. Zmienił się obraz. Wspomnienie tego, kiedy tu przybyłaś, jest teraz wyraźniejsze. Ej, ale to jakiś kotek. Lubi koty, jak ja. Dobra, tylko widzę, że mam 47 minut całego odcinka. Nawet nie wiem, czy wam się to spodoba. No mam nadzieję, że wam się ogólnie spodoba seria z Night Loops. Zobaczymy, jak to będzie. I tu na razie nie ma. Kotki nadal są. Idźmy prosto do windy. Zobaczymy, co się stanie. Czy zapisze nam grę, czy nie. No bo szkoda, że tu w ogóle właśnie takiego nie ma zapisu gry normalnego, nie? Z tego co widzę, to nie ma. Okej. Praca została wykonana do następnego razu. Zapis progresu. Moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja z tej filmu grał do was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Night Loops. Trzymajcie się. Hej, hej!